Mama piętnastolatki jest pewna, że kierowca łosickiego PKS zostawił jej córkę w mroźne popołudnie w Szczerym Polu, bo skrócił kurs i ominął przystanek, na którym dziewczyna miała wysiąść. Dodatkowo mężczyzna miał powiedzieć do nastolatki wysiadaj gówniaro, po czym odjechać nie interesując się jej dalszym losem. Ta dziewczyna kłamie w żywe oczy. Oszukuje, a matka jak to matka, jest za dzieckiem, komentuje Stefan Chwedoruk, dyrektor działu rozwoju i marketingu i przewozu pasażerskich łosickiego PKS. W sprawie przyjrzała się bliżej Milena Celińska. Prokuratura rejonowa w Garbolinie umorzyła śledztwo w sprawie nauczyciela Zborowia, którego rodzice uczennic oskarżyli o molestowanie dziewczynek. Rodzice uważają, że decyzja prokuratury jest niesprawiedliwa, a prawem zamieciono pod dywan. Na ten temat przeczytacie na stronie piątej. We wsi pod Kałuszynem zatrzymano kilka ciężarówek ze śmieciami komunalnymi, które miały być zakopane w ziemi. Jak mówi Adam Kaczmarczyk, radny Kałuszyńskiej Rady Miejskiej, jest tajemnicą poliszynela, że od wielu lat na dawne wyrobiska żwiru w Ryczołku i Olszewicach zwozi się odpady. Burmistrz Arkadiusz Czyżewski liczy, że sprawcy tego procederu zostaną wkrótce zatrzymani. W okręgu siedleckim PZW jest około 8500 wędkarzy, w tym 660 w wieku od 8 do 14 lat. Zamiast ślęczeć przed komputerem młodzi wędkarze szykują sprzęt na nowy sezon. O ich wielkiej pasji napisał Zbigniew Juśkiewicz.